To były dodatki, poczucie humoru, uśmiech, jego błyskotliwość. To były tylko dodatki. Ale kochaliśmy go za to, że był odblaskiem głosu Jezusa Chrystusa. Kiedy trzeba, tak jak Jezus mówił, to niech pierwszy rzuci w nią kamieniem ten, kto jest bez grzechu. I mówił Jezus przez niego. Wystarczy poczytać różne wpisy, komentarze tych, którzy go słuchali. W pierwszej parafii, gdzie go namówiłem na rekolekcję w Żyrardowie, kiedy prowadził rekolekcję jedna z moich parafianek ówczesnych, w średnim wieku kobieta, przyszła do mnie po rekolekcjach i mówi: proszę księdza, dlaczego ksiądz Piotr, który tak pięknie mówi, dlaczego uwiódł się na mnie?